No siemelos, witam was w nowej serii filmów, w których opowiem wam o rzeczach, które zszokowały mnie będąc w podróży po danym kraju. I dzisiaj zapraszam was do pierwszego filmu, który zapoczątkuje właśnie tę serię. Zatem 5 rzeczy, które zszokowały mnie w Macedonii Północnej. Zapraszam. Dobra, zaczynam nagrywać, widać mnie, słychać mnie, chyba tak. Na samym wstępie tego filmu chciałbym zapytać ciebie, czy subskrybujesz mój kanał. Ja wiem, że to może być takie troszkę nachalne, skoro robię już to teraz na początku filmu, ale w sumie tak sobie myślę, co w tym złego. No w sumie to nic, bo jeżeli interesuje cię tematyka podróżnicza i około podróżnicza, no to będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz ten kanał, jeżeli klikniesz dzwoneczek, to zwiększysz prawdopodobieństwo, że nie ominiesz przyszłych filmów, które opublikuję. Mi będzie miło, że obejrzysz, ty będziesz mieć korzyść, że nie będziesz musiała szukać mnie na YouTubie, tylko od razu się o tym dowiesz. Same plusy, moi drodzy. No to co? Zaczynamy. I też od razu wspomnę, że rzeczy, o których będę mówić, jest to moja subiektywna opinia, nawet nie wiem, czy to jest opinia, to jest po prostu zbiór moich doświadczeń z podróży. Jeżeli mnie coś zdziwiło bądź zszokowało w danym kraju, nie oznacza, że ciebie też to zdziwi albo zszokuje, tak? Więc to są tylko moje odczucia, będąc tam na miejscu. Ja sobie zapisywałam w notatniku, będąc w podróży, właśnie co takiego dziwnego się wydarzyło, o czym warto by wspomnieć właśnie w tego typu filmach. Zatem wiecie, bez bólu dupy. Jeżeli macie swoje jakieś rzeczy, z którymi chcielibyście się podzielić, no to piszcie w komentarzu, ja chętnie poczytam, naprawdę odpisuję i czytam. No. Zaczynamy. Faceci bardziej zadbani od kobiet. Będąc w stolicy Macedonii, czyli w Skopie, miałem styczność z tym, że kobiety sprawiały wrażenie takich naturalnie ładnych, czystych, zadbanych, ale wiecie, tak nieprzesadnie umalowanych i tego typu rzeczy. Chyba nawet nie pamiętam, czy zdarzyło mi się, abym zobaczył jakąś kobietę taką, wiecie, przesadnie pomalowaną i ubraną bardzo wyzywająco. Raczej ich wygląd był taki stonowany, było widać, że dbają o siebie, że są ładne, ale w porównaniu do mężczyzn to był pikuś, naprawdę, bo od razu na pierwszy rzut oka było widać, że mężczyźni bardzo zwracają, też nie chcę tutaj generalizować, to nie dotyczy każdego faceta, ani każdej kobiety. Mówię tylko to, co wtedy mi tak wpadło w mózg i mi się zakleszczyło, dlatego teraz wam o tym mówię, że kobiety były takie skromne, zadbane, ale bez przesady, a faceci było widać, że dbają o siebie. Włosy często mieli zaczesane, brwi zrobione, ładnie ubrani. Kiedy spacerowałem po mieście, a najbardziej było to widać w starej części Skopie, takiej zachowanej, polecam obejrzeć moje stare filmy, linki będą w opisie, tam wszystko widać. Co kilka kroków było widać jakieś barbershopy, fryzjerów męskich, witryny przeozdobione były wizerunkami panów i naprawdę było tego mnóstwo. Tak samo od rana było widać mnóstwo facetów na mieście, jak pili w kilka osób sobie kawę gdzieś tam na schodach czy przy stoliku, wieczorami spotykają się, aby pić piwo i grać w karty. Kobiet było naprawdę mniej w takich miejscach. Może się spotykali indziej, ale na pewno było ich mało w starej części Skopie. I to mnie troszkę tak zszokowało, nie? Że od rana widać, że jest mnóstwo facetów, że tak powoli sobie żyją, a kobiet nie ma. Chyba były w pracy. Ale wracając do tematu, ja naprawdę na palcach jednej ręki policzyłem, ile ja spotkałem w ciągu kilku dni salonów fryzjerskich damskich, nie? Że było to od razu widać po szyldzie, czy tam po jakichś wizerunkach pani na witrynach, a męskich było naprawdę od groma. Ja oczywiście, żeby to nie zabrzmiało, że kobiety były zaniedbane, faceci tacy piękni i tak dalej. Oczywiście nie, bo nie o to mi chodzi. Ja dobrze wiem, że za chwilę ktoś mi się tutaj zesra w komentarzach, ale nie o to chodzi. Po prostu ja wolę to od razu wam wytłumaczyć, że to jest pierwszy film. I od razu wolę na wstępie to powiedzieć, że takie po prostu było pierwsze wrażenie. Nieturystyczny akwedukt. Zaniedbana perełka w stolicy, w Skopie, o której naprawdę mało kto wie. Będąc tam, przeżyłem niejednokrotnie szok, pytając kelnerów, czy właścicieli knajp, czy kogoś na ulicy, czy wiedzą,
jak tam dojść, jak dojechać. Nikt nie wiedział tak naprawdę w ogóle, co to jest. A ja nawet pokazywałem zdjęcia, ja byłem w szoku. Przecież to jest w sumie naprawdę szokujące, nie do pomyślenia, że jest taka perełka w mieście. To prawda, na takim zapiździejewie trzeba tam troszkę iść. Ale naprawdę byłem zdziwiony, nadal jestem zdziwiony. Tym bardziej tym faktem, że ten akwedukt, a wiecie co to jest? Takie łuki i po górze po prostu leciała woda, dostarczali w czasach starożytnych wodę. Kilka kilometrów ta woda płynęła i wiecie, grawitacja ciągnęła wodę do centrum miasta. I naprawdę nigdzie blisko nie ma akweduktu. Naprawdę w pierścieniu wielu kilometrów nie ma takiej atrakcji, niebywałej atrakcji, to jest pewne. Dziwi mnie też to, że to jest takie zaniedbane, ponieważ miasto chciało ściągnąć do siebie turystów. Macedonia postanowiła, rząd macedoński postanowił wzbogacić stolicę o setki, tysiące, chyba setki pomników. Koniec końców wyglądało troszkę dziwnie. Też możecie na moich filmach to zobaczyć. Co krok, naprawdę co krok znajdował się jakiś pomnik. Teraz jest chyba ich troszkę mniej, ponieważ mieszkańcy troszkę się o to oburzyli. No i rząd usunął kilka, jakąś część z nich. Więc dziwne jest to, że wpakowali w to naprawdę ogrom, ogrom kasy, a nie znaleźli funduszy na to, żeby odnowić akwedukt, który niewątpliwie powinien być odnowiony. No bo skoro stawiają pomniki, czyli zależy im na historii tego państwa, to dlaczego nie pokażą tej historii właśnie poprzez rzeczy, które są? Tylko trzeba to odrestaurować. Naprawdę. To mnie zszokowało, że mało kto o tym wiedział. I drugie, że państwo ma to totalnie w dupie. Macedończycy znają Polskę i Poznań. W kilku knajpach, przy rozmowie z lokalsami, prawie każdy zapytał mnie dokładnie, skąd jestem z Polski. To już troszkę dziwne, no bo co oni mogą wiedzieć o Polsce, nie? Tak sobie wtedy myślałem. A gdy odpowiadałem, że jestem z Poznania, wiecie co oni robili? Niejednokrotnie wykrzykiwali: Lech Poznań! To mnie naprawdę zdziwiło. No i ja pytałem, nie? Skąd oni w ogóle znają, że Lech Poznań jest dobrą drużyną, ale nie myślę, że nie aż tak wybitną, aby mówiono o niej za granicą Polski, tym bardziej Macedonii Północnej. Więc to mnie troszkę zdziwiło. Ja jestem z Poznania, więc pozdrawiam wszystkich fanów Lecha Poznań i nie tylko. Ale tak, troszkę mnie to zdziwiło. No i właśnie pytałem, skąd oni w ogóle o tym wiedzą. Ja mówię, że się interesują piłką nożną, oglądają w telewizji i tak dalej. Więc Macedończycy, przynajmniej ci w Skopie, czyli stolicy, interesują się piłką nożną i dlatego w sumie może kojarzą Polskę i Poznań. Ale zdziwiło mi to wtedy, bo wiecie, gdyby to się wydarzyło jeden raz, no to okej, okay, ale to naprawdę wydarzyło się w sumie o kilka razy. Ale ponadto, właśnie, to też miałem dopowiedzieć to, więc muszę to zrobić. To, że znają Polskę, kojarzą, gdzie jest Poznań, to jeszcze był pikuś. Bardziej w sumie zszokowało mnie to, że kilka osób mówiło coś po polsku. Kojarzyło nasz język i wiecie, to było dziwne, bo te osoby spotykałem w takich bardzo nieturystycznych knajpach. Raczej byli tam sami lokalsi, to było nie tak w centrum, tylko na jakieś tam zapiździejewie. Jedna osoba, to było w tej starej części Skopie, jakiś kelner, ale to rzeczywiście tam jest mnóstwo turystów i ona potrafiła przyjąć zamówienie w ogóle po polsku. To już jest bardziej zrozumiałe, okej? Okay? No bo Macedonia, ona wcale nie jest tak mało turystyczna, tam jest WHT, czyli dużo turystów z Polski, więc po prostu kelner może lubił uczyć się języków obcych, więc także łyknął, polizał nieco polskiego. To mnie zdziwiło, ale w tych mniej turystycznych miejscach to rzeczywiście było zastanawiające. Ale miło! Macedończycy potrafią dobrze mówić po angielsku. Słowem wstępu zacznę od takiej anegdotki, ponieważ to ma związek właśnie z tym, co za chwilę powiem. Meldując się, albo inaczej, ja podróżując, prawie nigdy nie włączam telewizora. W sumie nawet nie mam takiej możliwości, bo ja często podróżuję z plecakiem, tak bardzo backpackersko, na dzikus, że tak powiem. Czasami, ale nie zawsze. Więc śpię w takich wieloosobowych pokojach. Nie, to wiadomo, że skąd tam takie luksusy jak telewizor. Ja w ogóle prywatnie nie mam telewizora, od 10 lat jestem dzieckiem internetu, okej? Okay? Ale będąc w Macedonii, skorzystałem z noclegu, gdzie miałem swój prywatny pokój, łazienkę, no i pokój był wyposażony właśnie w takie dobro, jakim może być telewizor. No i ja stwierdziłem, że okej, w pierwszy dzień włączę sobie telewizor i zobaczę, jak brzmi w ogóle język macedoński. No i
Ku mojemu zdziwieniu nie było mi to dane, ponieważ tak przełączając każdą stację po kolei leciały jakieś filmy i chyba żaden, żaden film nie miał po pierwsze dubbingu ani lektora. Filmy po angielsku miały oczywiście napisy po macedońsku, ale to mnie zdziwiło, że żaden film nie miał nawet lektora, więc nie mogłem posłuchać, jak brzmi ten język. Później oczywiście słyszałem, ale na mieście, jak ludzie na żywo rozmawiają, ale nie w telewizji. No i właśnie może to jest powodem, że Macedończycy są tacy osłuchani właśnie w języku angielskim, bo kiedy gdzieś tam na ulicy, oczywiście to jest stolica, więc wiadomo, że więcej osób będzie taki język obcy potrafiło, że pytając ich o jakieś tam rzeczy, potrafili mi odpowiedzieć niejednokrotnie pełnym zdaniem po angielsku, tak płynnie, więc to był dla mnie szok, ale właśnie może to być związane z tym, że rzeczywiście w telewizji jest dużo języka angielskiego. Gdyby tak w Polsce było, myślę, że mogłoby to zrobić dużo dobrych rzeczy, nie? Taka jedna stacja, w której lecą rzeczy po angielsku, tylko z napisami. Dzieci palące papierosy. Na sam koniec coś, myślę, serio szokującego nie tylko dla mnie, ale i dla was, bo myślę, że nieczęstym widokiem w Polsce jest idący sobie dzieciak z fajeczką w ręku. No i właśnie, ja chodząc sobie, spacerując po mieście tam w Macedonii, naprawdę kilka razy mi się zdarzyło, że widziałem młodego człowieka, ale tu nie mówię o takiego, wiecie, liceum, technikum, szkoła średnia, tylko mówię tutaj bardziej o podstawówka. Podstawówka. Idzie sobie dzieciak z fajeczką, sobie idzie, nie wiem, do szkoły, pali bądź czeka na autobus, ale wiecie, tak na legalu, nie wiem na ile to jest legalne, ale tak ostentacyjnie po prostu pokazywali to, nie kryli się z tym przy starszych, dorosłych osobach, które stały obok. Więc to było dziwne. Oczywiście wiem, że w Polsce też dzieciaki palą fajki, ale myślę, że chowają się gdzieś tam po krzakach, nie? A tam tego nie było. Na legalu sobie jarali. Ćmik w ręce idą i jarają. No serio, to mnie wtedy zdziwiło, no bo to nie jest raczej normalne. Nie wiem, może ja miałem takie szczęście, pecha, że akurat widziałem takie przypadki, ale zdarzyło się to kilka razy, dlatego myślę, że tak mi to ugrzęzło we łbie i wam teraz o tym mówię. Oczywiście nie chcę, aby teraz każdy myślał, że w Macedonii Północnej dzieciaki chodzą po ulicy i jarają fajki, że są niewychowane czy coś. Nie! Ja tylko opisuję wam moje doświadczenia z tamtej podróży. No, mam nadzieję, że za kilka lat sytuacja się zmieni i nie będą palić. Według mnie w ogóle fajki to zło. No. To było 5 kwestii, które zszokowały mnie w Macedonii. Teraz w sumie sytuacja troszkę się zmieniła polityczna, a za tym zmieniła się też nazwa tego kraju, więc myślę, że prawidłowo byłoby tutaj powiedzieć 5 rzeczy, które zszokowały mnie w Macedonii Północnej. Jeżeli jesteście ciekawi, o co chodzi, to taki zalążek tej całej politycznej dramy pomiędzy Macedonią a... Chciałem powiedzieć Gruzją, nie Gruzją, też na G. Ej, wypadło mi z głowy, ja muszę sprawdzić w telefonie, co to za kraj. Ja to wiem, co to za kraj, widzę to, tak? Nie wiem, dlaczego zapomniałem. Chyba tyle do was gadam, że już mi się kończą słowa. Mam to na końcu języka. Macedonia. Grecja! Jeżeli jesteście ciekawi tej dramy politycznej, właśnie z Macedonią, a Grecją, jak to wyglądało kilka lat temu, to wpadajcie do mnie, do filmu, tam też coś tam ciekawego o tym powiedziałem. Teraz już sytuacja się troszkę zmieniła, więc wszystko idzie, mam wrażenie, ku dobremu. Dajcie znać, co wy sądzicie o tych rzeczach, czy was też może one nieco zszokowały, albo może wy byliście w jakimś innym kraju poza granicami Polski i coś was zdziwiło. Napiszcie w komentarzu, bo ja chętnie poczytam, bardzo lubię to robić, więc co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć! Jeżeli podoba wam się to, co robię i chcecie zobaczyć więcej, to tutaj właśnie wyświetli wam się moja druga mordeczka i możecie na nią kliknąć i zasubskrybować ten kanał. Po tej stronie wyświetli wam się playlista ze wszystkimi filmami z tej serii, a tutaj możecie zobaczyć vloga z mojej podróży. Dzięki i do zobaczenia, cześć!